I takie gesty, no nie można, nie można w ten sposób, ale to już historia. Myślę, że trener odpowiednio porozmawia z zawodnikiem i uświadomi go na pewno, a druga sprawa mu pokaże, stary, wychodzisz do ringu, to stań do walki jak mężczyzna, a nie rób pośmiewiska, bo w ten sposób to również było można zachowanie Wójcika odebrać. No i teraz przed nami już pojedynek Krystiana Kujdy z Łodzi, a więc drugi gospodarz, jego przeciwnikiem Adrian Jachimowicz. No i pytanie, czy znowu gospodarz będzie górą i czy znowu gospodarz awansuje do półfinału. Czerwony narożnik Kujda, niebieski Jachimowicz. No każdy pojedynek zaczyna się w ten sam sposób. Wychodzą na środek ringu i od razu młódzka. I na przywitanie. Po klapsie jedziemy dalej. No ja znam inne metody przywitania, ale widzę, że tutaj chłopaki faktycznie zaczynają ostro. Ładny balans w wykonaniu Kujdy, aczkolwiek to może być ryzykowne. No ale może już jest tak wytrenowany w tym właśnie balansowaniu, że będzie w stanie unikać ciosów, ale chyba jednak nie do końca tak jest. No ja tutaj... No Jachimowicz, człowiek z Podlasia, na pewno tutaj nie ma wątpliwości, że ma wielkie ambicje, tym bardziej. No w końcu podniósł Kujda ręce wysoko, a więc kilka tych uderzeń musiało zrobić na nim wrażenie, bo podniósł trochę wyżej te ręce, no ale pytanie, czy zaraz no nie wróci. Ja tutaj nie wróżę. Kujdzie wytrzymania tych trzech rund, jeżeli będzie tak boksował, jak boksuje, bo tutaj dynamiczne akcje Jachimowicza nie wróżą. No niestety obrona dziurawa. Jak... Czasu trwania walki 3 rundy dla Kujdy. Praca nad defensywą, to się od razu narzuca po tych kilkudziesięciu sekundach walki, jeżeli chodzi o Kujdę. A Jachimowicz... Ach, teraz piekielnie mocne ciosy na dół. Kujda zainkasował i poprawka lewym sierpem na górę. No dość duży arsenał w ataku ma Jachimowicz. Nie, tutaj bardzo, bardzo mocno właśnie. O, i będzie to chyba koniec. Jest następcem tych tutaj ciosów w niebieskim narożniku, które Jachimowicz zadał swojemu przeciwnikowi i to jest chyba koniec walki. No wydaje się, że faktycznie, no sędzia, no nie ma sensu już tego. Nie, tutaj widać, pan supervisor zdecydowanie pokazał sędziemu Budziłkowi, aby przerwał walkę, on jednak chciał puścić pojedynek i reprymenda od pana supervisora, którym jest pan Jerzy Gus, bardzo doświadczony człowiek boksu, sędzia klasy AIBA. No ale nie było sensu absolutnie tutaj. Tym bardziej, że sam Kujda odwracał się już w kierunku, powiedzmy, który by wskazywał pójście do swojego narożnika przed gongiem. No ciężka lekcja dla Kujdy. Praca nad obroną na pewno to jest priorytet w wykonaniu tego zawodnika. A nasz serial krótkich walk trwa. Do zakończenia jeszcze 5 pojedynków. To również kategoria wagowa 60 kg.